Siemanko, tu Miłosz, kanału Cinetrack. Przez jakiś czas mnie to nie było, prawda? Ale na szczęście jednak wracam już po zimowej przerwie z nowym materiałem. Mam nadzieję, że stęskniliście się za moim głosem i że macie o to czaić nowe trasy i miejscówki. W tym odcinku zwiedzamy niedawno otwarte Myślenice Trails i odświeżamy sobie ofertę tamtejszych dzikusów. Jest to trzeci odcinek z tej okolicy, więc jeśli chcecie przypomnieć sobie, co jeszcze można tam zjechać, to zapraszam do starszych filmów. Dziś jednak skupimy się na nowościach. Jesienią w Myślenicach otwarto oficjalne single. Odbyło się to z pompą i przy okazji zawodów. Niestety nie każda linia trafiła do oficjalnego menu, co jest dla mnie dosyć osobliwe. Ale podejrzewam, że problem pojawi się gdzieś na poziomie dyskusji między gminą a lasami. No przecież na pewno nie z Perynem. Kolejna kwestia, która dość mnie dziwi w tym przedsięwzięciu, to że nowe traski powstały niejako kosztem istniejącej już tam wcześniej legalnej trasy DH, która była bardzo spoko. I myślę o niej teraz ze sporym sentymentem. No właśnie Rogardy cały jest. To było kiedyś. Teraz tu się na elegancko zaczyna takie coś. Szkoda go. Nie ma to dla mnie żadnego sensu, ale słyszałem plotki, że z czasem kontestówka ma powrócić w takiej czy innej formie. Więc trzymam za to kciuki. I w zasadzie, żeby nie być zbyt krytycznym, trzymam też kciuki za całą inwestycję. Bo w takiej formie jak jest teraz, oferta jest dość skąpa. Więc mam nadzieję, że już w tym roku centrum ścieżek się rozrośnie i przybędzie tu fajnych zjazdów. Na chwilę obecną mamy jednak tylko dwa. Jest to Rodzinny Flow i Snajper. Na start obu tych tras możemy się dostać albo patologicznym krzesełkowym wyciągiem, albo dwoma z możliwych podjazdów. Jest to przyjemny, ale dość długi asfalt, bądź podjazdu wypych zielonym szlakiem. Dla mnie zdecydowanie ciekawszy wydaje się ten drugi, ale to głównie dlatego, że drażnią mnie samochody, a tutaj ciągle jestem w lesie. Wyjechałaś, śmiejesz się. Jest okej. I to nie jest śmiech przez łzy. Pierwszą z dzisiejszych trasek jest Rodzinny Flow. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona przygotowana z myślą o początkujących i dzieciorkach. A na tle pozostałych zielonych tras z innych miejsc wypada naprawdę nieźle. Zjazd ma ponad 4 km, więc jest długi. Za to jest podzielony na segmenty, więc można sobie dozować zabawę, co myślę, że całkiem fajnym rozwiązaniem. Trasa jest płynna, łagodna i w całości utwardzana. Natomiast druga z oficjalnych linii nazywa się Snajper. Jest to jedna z tras przygotowanych pod zawody. I w zasadzie w takiej formie, w jakiej powstała, to z grubsza jest niezmieniona aż do teraz. Trasa jest typowym naturalnym zjazdem enduro z paroma technicznymi ciekawostkami, ale w gruncie rzeczy jest dość łatwa. Miejscami niestety też nuda. Problematyczne jest w sumie tylko jedno miejsce, gdzie czeka nas dość stromy nawrót. Z nagrań widziałem, że to miejsce było wielkim hitem na zawodach i co drugi zawodnik turlał się tu ze zbocza. Traska, podobnie do swojego zielonego towarzysza, Rodzinnego Flow, jest podzielona na dwie te sekcje. Jedna jest płaska i chujowa, a druga zaczynająca się w miejscu czarnego punktu robi się naprawdę spoko. Niestety jednak, jak tylko zabawa się rozkręca, to zjazd się już kończy. Także jak ktoś chce jednego dnia obczaić jak najwięcej zjazdów z okolicy, a biorąc pod uwagę wszystkie tajniaki, a jest ich naprawdę sporo, to można śmiało olać pierwszą część snajpera i skupić się na jego czerwonej części. A ta, mimo że krótka, jest naprawdę git. Także, no, jak widzicie, trasy spod szyldu ABC dalej pozostają kontrowersyjne. W tym momencie pasowałoby też powiedzieć coś więcej o samych Myślenicach i Chełmie. Ale jako, że te kwestie już były poruszone w poprzednich nagraniach, to najbardziej zainteresowanych odsyłam do pozostałych filmów z tego rejonu. Zatem lecimy. Na start zielony. Tak, 500 plus. 500 plus. Od Gandiego, nie? Jest 500 plus traska. Thank you.
Ale to są racy rogi! Ale powiem ci dobre, to będzie na kamerze. Błoto musi być. Nie, tego się nie spodziewałem. O kurwa. Jo, ale ogień, to mi się to podobało. Okej, okay. To by było na tyle z oficjalnej części. Mam nadzieję, że wśród przyszłych trasek z tego miejsca nie zabraknie właśnie takich akcentów, a zjazdy będą przez całą swoją długość trzymać poziom. Ale na szczęście mam dla Was jeszcze zjazd jednym z tutejszych dziekusów. Przenosimy się teraz na bliźniaczą górę Chełmu, Ukleinę. Mam nadzieję, że ten zjazd będzie fajnym uzupełnieniem poprzednich trasek. Dobra, to wszystko na dziś. Dzięki za uwagę, zostawiam Was z nagraniem i do zobaczenia za tydzień. Bagno. O matko. Nie lubię uczucia, jak się przed tym kółko ucieka w zakręcie. Ale uratowałeś. Oh.
wbija? A nawet nie tak bija. To jest mostek, prawda? No nie ma mostka, no. Ubyło.